Witajcie, witajcie, ale jestem pięknie na bieżąco. Pokazuję Wam teraz raport dobowy fiskalny z dzisiaj. Udało się wysłać 50 przesyłek, co wygenerowało 1440 zł przychodu. Paragonów dość mało, ale przychód całkiem ładny. Pakowałem przesyłki rano, potem pojechałem do pracy i dzisiaj z pracy wróciłem o 19. Zjadłem i od razu przyszedłem tutaj do Was coś nagrać, ponieważ pod wczorajszym odcinkiem była super aktywność i chciałbym do tego odcinka jeszcze troszeczkę nawiązać. Piękny przychód, 119 119 zł. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o upadku sprzedawcy na Allegro. Za chwileczkę Wam opowiem, będę chciał, żebyście się wcielili w takiego sprzedawcę na Allegro, żebyście się rozmarzyli, że ja Wam zademonstruję, znaczy zademonstruję, opowiem Wam i zobaczycie, jak łatwo można upaść i z biznesu wylecieć. Ale to za chwileczkę. Najpierw trzy komentarze. Wielu z Was pisało, że nie za... większość z Was, że nie zapłaciłaby temu klientowi tych 30 zł. No i ja się w jakiś sposób z tym zgadzam. Jednak chciałbym Wam pokazać odbiór. Chciałbym Wam pokazać... Kurczę, nie wiem jak to nazwać. Chciałbym Wam pokazać, jak to mogłoby wyglądać. I pierwsze co, no przeczytam trzy takie komentarze, sobie tutaj wybrałem. O, widzicie, kolega ma tutaj super znaczek, że mnie subskrybuje, także jeżeli jeszcze tego nie robicie, no możecie zawsze tam trzasnąć subskrypcję. Tak. Nie, ja bym strzelał, że to jest konkurencja, czyli nawiązujemy do konkurencji, no bo konkurencja może wystawiać nam negatywne opinie, no to jest oczywiste. Jak pierwszy komentarz, to nie przesadzajmy, że będzie aż taka tragedia. Zbankrutujesz od tego jednego komentarza? Może spróbuj do Allegro napisać, że masz podejrzenia fałszywych komentarzy, czy coś. No, wiadomo. Czyli zbankrutujesz od tego komentarza? Przejdziemy do dalszej części filmu i zobaczymy, czy zbankrutuje. A co do Allegro i jeszcze co do komentarzy, no to jest różnie. Czasami usuwają komentarze, czasami można się dogadać, a czasami nie można się dogadać, bo nie ingerują w komentarze. No mówię, to bywa różnie, zależy na kogo się trafi. Teraz Karol. Karol by zapłacił, ale jeżeli ocena ma znaczący wpływ na ocenę ogólną. No i to jest bardzo fajne tutaj. No myślę, że takie dyplomatyczne, jeżeli ma wpływ na ocenę ogólną, a myślę, że zawsze ma to wpływ na ocenę ogólną, ale o tym też opowiem dalej. O, tutaj kolega Paweł. Chcesz takie pisma wysyłać do klienta? Znaczy, chciałbym, to był taki luźny pomysł, chciałbym takie pisma wysyłać do klientów, ale tylko właśnie po to, żeby ich w jakiś sposób pobudzić. Bo wiesz, oddam pieniądze im, napiszę im w tym piśmie, że oddałem im te pieniądze i może usuną mi ten komentarz. Nie chcę absolutnie z nikim iść do sądu. To był taki clickbaitowy trochę odcinek, znaczy odcinek, trochę tytuł taki clickbaitowy, żebyście poklikali. Tak, i kilka osób zgłosi się do Allegro, no właśnie zapytam o to Allegro, czy mogę takie pismo wysyłać, co oni na to, i ci konto zablokują. Ja mam kilka kont na Allegro, jak mam jakieś takie komentarze do usunięcia, to je zostawiam, a sprzedaż idzie z pozostałych kont, nic nikomu nie płacę dodatkowo, nie dbam, ale dbam o klienta. Jeżeli towar się popsuł, czy jest uszkodzony, wysyłam wszystko na swój koszt. Nie daj się naciągnąć klientom ani konkurencji, bo ta potrafi być upierdliwa, no wiadomo, ja też jestem upierdliwą konkurencją. I ty na pewno też. Trzeba walczyć o swoje. I teraz uwaga. Nadeszła ta chwila. Każdy z Was teraz wciela się w rolę tego sprzedającego, którego Wam przedstawiam. To jest jakiś randomowy sprzedawca z Allegro. Kliknąłem go i tak. Na Allegro jest od 7 miesięcy. Wyobraźcie sobie, że otwieracie własną działalność gospodarczą. Rejestrujecie się, pracujecie na etacie, dodatkowo zasuwacie, nie macie czasu dla żony, nie macie czasu dla dziecka, bo chcecie coś osiągnąć, żeby potem mieć więcej czasu dla nich. I jesteście, mówię, od 7 miesięcy sprzedajecie. Zgodność z opisem, można powiedzieć, że macie prawie 5 gwiazdek, obsługa kupującego 5 gwiazdek, koszt wysyłki 5 gwiazdek, no czyli jesteście super sprzedawcami, staracie się, naprawdę się staracie. Macie 100% kupujących poleciło tego sprzedawcę w ostatnich 12 miesiącach, czyli po prostu mega. I macie 52 kciuki w górę, czyli 52 osoby Was poleciły. W związku z tym, że poleciły Was 52 osoby, a tak jak wczoraj mówiłem, że oceny pozytywne wystawia 15% klientów, czy tam 20% klientów, to różnie bywa. Ale ustalmy na potrzeby tego materiału, że jest to 10%.
Czyli wychodzi na to, że wysłałeś 500 paczek własnymi rękoma w te 7 miesięcy, zapakowałeś 500 paczek i wysłałeś je klientom. No i 52 klientów, czyli 10%, oddało tobie ocenę, czyli oceniło twoją sprzedaż i jesteś super, super sprzedawcą. No, że super, no możesz się starać zaraz o super sprzedawcę, bo jeżeli osiągniesz 100 ocen pozytywnych, no to możesz wtedy zostać super sprzedawcą. No i do tego dążycie. Pieniążki zaczynają się zgadzać, zamawiacie coraz więcej towaru, rozbudujecie się, wstajecie z uśmiechem, nawet do tej pracy na etacie, której tak nie lubicie, no bo wiecie, że jak przyjdziecie, to własny biznes i niedługo będziecie mogli szefowi pokazać tego paluszka, znaczy pokazać, no zależy od pracy, no już nie będę tutaj się na ten temat wypowiadał. Tak, i teraz wam pokażę, co następuje w przypadku jednego negatywnego komentarza, którego nie możecie usunąć. I to w nawiązaniu do tych wcześniejszych komentarzy, które czytałem, czy jeden komentarz doprowadzi mnie do bankructwa. Na przykładzie tego sprzedającego. Jesteście teraz wy nim. Widzicie teraz jakość mojej sprzedaży z ostatnich 30 dni. I zobaczcie, ty na tle innych sprzedawców, tylko 0,9% sprzedawców na Allegro radzi sobie lepiej od ciebie. Czyli jestem bardzo dobrym sprzedawcą. Jest Allegro, nie ma ze mną żadnych problemów, zarabiają na mnie jakieś tam pieniądze, widzą we mnie potencjalnie, że będą zarabiali jeszcze więcej pieniędzy, czyli bo mam 788 punktów na 1000, czyli będą we mnie inwestowali, będą podbijali moje aukcje coraz wyżej, żebym ja coraz więcej miał przychodu, żeby Allegro coraz więcej zarobiło pieniędzy, tak? No i tak to wszystko działa, więc im jesteś lepszym sprzedawcą, im jest z tobą mniej problemów, im klienci bardziej są zadowoleni, no to Allegro ciebie bardziej, bardzo lubi i pozycjonuje. No to jest oczywiste, każdy z was by tak robił. I teraz widzicie sobie, coś tutaj jeszcze jest takiego ciekawego? No nie ma. Jest najważniejsza 788 punktów. Czyli powiedzmy, że mam 800 punktów na 1000 możliwych do zdobycia. Tutaj są już te aspekty dalsze nieważne. Przejdziemy dalej. Polecenia od kupujących. Zobaczcie sobie, ja mam 100%, czyli mam 100 punktów. W przypadku otrzymania jednego negatywnego komentarza, automatycznie ja, przy moich, tam wcześniej widzieliście 1700 przesyłek mam wysłane, czyli... No, czyli otrzymuję dużo tych pozytywnych komentarzy. Tamten sprzedawca, znaczy wy jako sprzedawcy, bo jesteście wcieleni w tamtego sprzedawcę, macie mniej tych komentarzy. Ja, otrzymując teraz negatywnego jednego komentarza, a od razu tracę tutaj 30 punktów. Czyli ja przy mojej super sprzedaży, przy moich wielu pozytywnych opiniach, które otrzymuję, od razu z automatu tracę tutaj 30 punktów. Czyli to jest dość sporo. Wy byście stracili dużo więcej. Zadowolenie kupujących. Widzicie moje zadowolenie. 4,97 punkta. I jestem super. Czyli zadowolenie jest super i mam tylko 88 punktów na 170. I teraz w przypadku otrzymania negatywnej opinii, oczywiście otrzymujecie też gwiazdki. I te gwiazdki też są jakieś tam no słabe. No bo nie wiem, powiedzmy po jednej gwiazdce, no to automatycznie 12 gwiazdek możecie stracić na jednej negatywnej opinii. I tutaj to się może tak bardzo mocno odbić. Ja nawet nie otrzymując żadnego negatywnego komentarza, miałem tutaj w pewnym momencie 4,2 chyba punkty, zadowolenie, 4,90, nie wiem, 2. I miałem takie zadowolenie kupujących, czyli tak czy siak bardzo dobrze. I wyobraźcie sobie, że tu miałem chyba minus 88 punktów, bo tutaj może się jeszcze naliczać na minus. Czyli taka jedna negatywna opinia w przypadku waszego konta by wam tutaj naklepała punktów zamiast na plus, to jeszcze powiedzmy minus 100. Minus 100 punktów by wam automatycznie wklepało. Czyli byście stracili tutaj 200 punktów, u góry byście stracili 50 i automatycznie byście na jednej negatywnej opinii, moim zdaniem, stracili minimum 250 punktów. Od razu, przy jednej negatywnej opinii. Wyobraźcie sobie, co by wydarzyło się przy dwóch negatywnych opiniach. Wasz status super sprzedawcy, do którego dążycie, możecie sobie o nim zapomnieć, a najlepsze jest to, że trzeba mieć polecenie, nie pamiętam dokładnie, nie powiem wam teraz,
ale wydaje mi się, że jak jest polecenie od kupujących na poziomie tam 98% niżej niż 98%, to traci się status smart, czyli wasze oferty nie będą promowane jako smart. No to teraz sobie wyobraźcie, że wy macie 50 pozytywnych ocen. Te oceny na pewno nie były zdobyte w ciągu, powiedzmy, ostatniego miesiąca, tylko w ciągu 7 miesięcy. Czyli wy, jak otrzymacie jedną negatywną opinię, no to zobaczcie sobie, jak to może być. Jak w ciągu ostatniego miesiąca otrzymaliście 20, otrzymacie jednego negatywnego komentarza, no to ile jest procent? 5% tracicie, no to macie 95%. No to stracicie status smart. Nie jestem tego pewny, ale tak mi się wydaje, że gdzieś to tak było napisane, że jak się ma ileś tam negatywnych opinii, myślę, że to jest poziom 98%. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, a ja jeszcze to dokładnie sprawdzę. Nie macie statusu super sprzedawcy, bo nie możecie go zdobyć, nie ma szans. Wasze punkty lecą na łeb, na szyję. Zamiast, nie wiem, 800 punktów, macie nagle 500 punktów. I wasze aukcje są automatycznie dużo, dużo niżej pozycjonowane. I pomyślcie sobie, jaką teraz widzicie perspektywę przed sobą. No, ciężko z tego będzie wybrnąć. Naprawdę będzie z tego ciężko wybrnąć. I mówię, i jak dostajecie w takim wypadku, czyli przy, powiedzmy, wysłaniu 500 paczek drugiego negatywa, którego klient się uprze i po prostu nie usunie, bo tamtemu klientowi nie zapłaciliście na przykład 30 zł i ta opinia została, i jak kolejny klient albo konkurencja wam dowali negatywa, no to możecie spadać z Allegro, no bo nic tu po was i wasza sprzedaż jest załatwiona. Wielu sprzedawców w ten sposób jest po prostu, wchodzą, tracą motywację, są niszczeni przez konkurencję. Na początku może być naprawdę ciężko. To jest też kawał chleba, bo wszyscy, no, wszyscy, ciężki kawał chleba, bo tam wszyscy walczą. To tyle na dzisiaj. Możecie się w komentarzu wypowiedzieć. Ja wam chciałem po prostu uzmysłowić, że taka jedna negatywna opinia to może być bardzo, bardzo ciężki temat. I musicie sobie pomyśleć, że po prostu Allegro cały czas ma podstawioną wam, można powiedzieć, broń do głowy, bo no bo oni was traktują, znaczy nas traktują jak, klient jest najważniejszy. Każdy klient dla Allegro jest ważny. Każdy, ten, który wystawia negatywne opinie, ten, który jest upierdliwy, ten, który odsyła towar, ci wszyscy klienci są ważni, ważni, ważni. Sprzedawcy są nieważni z tego względu, że jak ja z moimi 2000 przesyłek w miesiącu odpadnę z Allegro, czyli zostanę usunięty w jakiś sposób, czy tam zbanowany, czy niezbanowany, czy stracę motywację i pójdę do zwykłej roboty, bo już kiedyś straciłem motywację i zrezygnowałem ze sprzedaży Allegro, teraz wróciłem, dlatego jest ten kanał, dlatego jest to wyzwanie. Tak, no to właśnie ktoś mnie zastąpi i ktoś inny wyśle te 2000 przesyłek. Ktoś, kto będzie miał 800 punktów i będzie. Twój poziom jakości sprzedaży będzie też super. Tego kogoś i ten ktoś, mówię, wyśle, zawsze się zwolni miejsce. Jeżeli ja wylecę, wyautuję, przyjdzie ktoś inny. I dla Allegro doskonale o tym wie.